Kochani, ja bym chciał uroczyście przede wszystkim was przeprosić za moje zachowanie w latach 60, na przełomie lat 60. i 70., kiedy lekkomyślnie uznałem czerwone gitary za lepsze od trubaduru. Na kolana. Przepraszam, koledzy. A do Haliny mówisz, przetrwaliście. Co ty grasz? No, z tymi ruskimi. Ale teraz, no, taki byłem, ale dzięki wam poznałem Krzysztofa Krawczyka. A resztę znacie. Kochani, z Krzysztofem napisaliśmy książkę Życie jak wino i chciałbym wam wręczyć. Dziękuję bardzo. Tutaj opisany jest także rozdział waszego życia. Dziękuję i doktorowi. Dziękuję. Profesorowi. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Krzysiu. Dziękuję, Krzysiu. W ten sposób okazało się, zdrowie, że wspaniały menadżer Krzysztofa Krawczyka nie chciał być naszym menadżerem, a od dzisiaj jest. Niech żyje Andrzej Kosmala. Brawi. Dziękuję. Super.